najpierw najpietrawami jednego z zaproszonych kandydatów, pana Andrzeja Zadrogi. Witamy, panie Andrzeju. Oczekujemy też przyjścia pana Zenona Bednarczyka. Kłaniam się, witam serdecznie, jest mi miło, że pan przyjął zaproszenie. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, dzisiaj dowiedziałem się, że pan Andrzej Szymborski organizuje swoje spotkanie, na które zaprasza mnie, zaprasza jeszcze Zenona Bednarczyka. My rozpoczynamy spotkanie o 18:00. Postanowiłem, no przynajmniej tą część do 18:00 jakoś spędzić tutaj z państwem, z wami. Ale dwie uwagi. Pod koniec września, czy w trzecim tygodniu września, zaprosiliśmy pana Andrzeja Szymborskiego do debaty, która dzisiaj odbędzie się w Piskim Domu Kultury, no tylko między mną a panem Zenonem Bednarczykiem. Nie sposób nie zauważyć, że to, co dzisiaj zaproponował pan Andrzej Szymborski, jest swego rodzaju taką hucpą polityczną, która ma mnie zmusić do tego, żeby zerwać na przykład tamto spotkanie i przyjść tutaj do was. Ale jest jeszcze trochę czasu, nie boję się pytań, można zaczynać. Drodzy państwo, to ja zostałem wywołany do odpowiedzi, to gwoli wyjaśnienia dwa zdania. Rozumiałem, że będziemy tutaj debatować i rozmawiać, ale z tego wynika, że jednak tam odbędzie się drugie spotkanie. Proszę państwa, to prawda, Komitet Prawa i Sprawiedliwości zaproponował takie spotkanie. W piśmie było, że ustalimy warunki. Przez 2 albo 3 tygodnie nic się nie działo. Kiedy pełnomocnik mojego komitetu skontaktował się z pełnomocnikiem komitetu PiS-u, okazało się, że te warunki są takie. Spotkanie ma być za wejściówkami, co było dla mnie nie do przyjęcia, dlatego że państwo widzicie, ile tu was jest. Nie zmieścilibyśmy się z PDK-u. Druga sprawa, która była nie do przyjęcia, to była taka, że kandydaci nie mogli zadawać sobie wzajemnie pytań. I trzecia sprawa, nie było zgody na pytania od publiczności, od państwa. Ja uważam, że kandydat na burmistrza musi być osobą samodzielną, zdolną w każdej sytuacji do natychmiastowej reakcji. Ja nie chcę się chować za swoim komitetem, nie chcę, żeby mój komitet zadawał i przygotowywał pytania, a kiedy przeczytałem, pokazano mi, w moim komitecie pokazano mi wpisy na internecie, że spotkanie na placu jest złe, bo przyjdą żule. Poczułem się obrażony i poczułem się, proszę państwa, dotknięty tym, dlatego uważam, że ta forma jest do przyjęcia. Proszę państwa, ostatnie zdanie. Jestem po to, żeby odpowiedzieć na każde państwa pytanie, osobiste, zawodowe i każde inne. Ja nie boję się państwa pytań. Jak widzicie, stoję tutaj. Nie wiem... Dla pana? No dzisiaj musi o to pan zapytać jeszcze Andrzeja Szymborskiego. Za tydzień porozmawiamy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, dlaczego debata miałaby wyglądać tak, a nie inaczej, to dwie uwagi. Po pierwsze, już państwo widzicie, że nie rozmawiamy merytorycznie, tylko się przerzucamy tłumaczeniami. Momencik. No to rozmawiacie ze mną, czy krzyczycie na mnie? No to pozwólcie mi w takim razie odpowiedzieć. Panie Andrzeju, jeśli mogę, jedno zdanie. Nie, teraz ja. Jeżeli chodzi o... I chcecie, żeby tak wyglądała debata? Żebyśmy w ten sposób rozmawiali? Więc dokończmy. Po pierwsze, warunki, o których powiedział pan burmistrz, potem zostały zmienione. Wyszliśmy naprzeciw. Powiedzieliśmy o tym, że może być wstęp wolny. Nie było mowy o tym, że to komitety będą układać pytania. Absolutnie. Co więcej, jeżeli chodzi o debatę, to powiedzcie mi, czy to jest debata, czy wiec wyborczy. Chcecie ze mną rozmawiać? Chcecie mi zadawać pytania? Nie ma sprawy. Prosimy o autoprezentację i będzie rozmowa. Ja zapraszam na spotkanie, na którym umówiłem się z Zenonem Bednarczykiem. Zaprosiliśmy... Zapewniam pana, że też tam są mieszkańcy. Zapraszam. Szanowny panie Andrzeju, panie Krzysztofie, mam propozycję. Jeżeli pan tak napisał i pan tak uważa, proszę bardzo. Jeżeli pan mi przypisuje takie intencje, to proszę udowodnić. Tam jest policja, proszę złożyć doniesienie, o tym porozmawiamy. Takiej chcecie rozmowy? W taki sposób? Panie Andrzeju i proszę Państwa, jedno zdanie. Ja szanując to i bardzo ceniąc, że Pan przyszedł, bardzo się naprawdę z tego cieszę, ale w związku z tym, że Pan zapowiedział, że Pan pójdzie na swoje spotkanie, ja tu z ludźmi zostanę, więc ja mam czas. Ja bym bardzo prosił, żebyśmy zaczęli od tego, żeby Pan zaprezentował swój program, to co Pan chce ludziom zaproponować, miastu, wsią, wszystkim, a ja to zrobię później. Bardzo proszę, oddaję Panu głos. Proszę Państwa. Zrobimy inaczej. 10 tysięcy gazety poszło w miasto, 5 tysięcy na wieś. Tam napisałem, co chcemy zrobić, jeżeli chodzi o nasz program. Ale Państwo pewnie macie jakieś pytania do tego programu. Słucham. Proszę? Czyli nic nie wiecie na mój temat. No to zadawajcie pytania. Proszę Pana, tu jest wiec Pana Szymborskiego. Panie Radny, zapraszam na 18:00, zaprezentuję swój program. Ale ja mam takie pytanie. Czy usłyszeliście Państwo, że nie chcemy Was tam zaprosić? Zapraszamy. Jeżeli nie chcecie przyjść, to Wasz wybór. Co więcej, pokazujecie mi ta część. No widzę tą stojącą tu przed sceną. Słyszę Edmunda Lipnickiego, który tam krzyczy. Taką chucpę Państwu prezentuję. Bardzo, bardzo przepraszam, ale nie słyszałem. Panie Andrzeju, który kłóci się z radnym Edmundem Lipnickim. Proszę Panie Andrzeju, bardzo. Jest okazja. Proszę ludziom powiedzieć, co Pan chce zaoferować miastu i wioskom. Jeszcze raz. Zachęcam Pana do tego. Jeszcze raz, Panie Andrzeju. To jest Pański wiec. Pan będzie przedstawiał swój program wyborczy. Ja zapraszam tych, którzy mają ochotę mnie wysłuchać, do Piskiego Domu Kultury. A jeżeli chcecie mi zadać pytania, to czekam. Słuchajcie, jest tu jakieś 300 osób, bez problemu zmieścimy się na sali, na balkonie, być może jeszcze stojąc. Rozumiem, że się obawiacie tego, żeby tam pójść i normalnie rozmawiać. Ale spokojnie. Prosta sprawa. Troszkę żałuję, że marnujemy czas. Troszkę żałuję, proszę Państwa, przede wszystkim kandydat na burmistrza ma powiedzieć, co chce zrobić, jaki ma pomysł. Na Pańskim wiecu, Panie Burmistrzu, Pan może mówić o tym, co Pan chce zrobić. My umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać na temat programu wyborczego w Piskim Domu Kultury. Nie przyjął Pan zaproszenia. Może Pan się tu produkować. Nie ma problemu. Natomiast Państwo, jak słyszałem, macie mi do zarzucenia, że boję się pytań. Słucham. Pan tutaj ma pytanie, proszę. Ja mam takie właśnie, może nie pytanie. Pan twierdzi, że na przykład Baczynko powie dla swoich ludzi do wyborców. Dlaczego Pan mówi, że dla tylko swoich ludzi? Nie, no bo tam nasz Pan zaprasza, prawda? Rozumiem. A dlaczego ma, bo ja na przykład nie muszę czytać ulotek i tak dalej. Ja chciałbym zobaczyć, a jak może ja tam nie pójdę. A jestem też wyborcą, zgadza się. Chciałbym usłyszeć co I teraz pana zadam Panu, no, ja odpowiem na to pytanie, jeżeli ja Pan wiem. Mi odpowie, dlaczego Pan Andrzej też nie chce pójść i z nami tam porozmawiać. Proszę. Jako wyborca mam prawo żądać, prawda? I nie ludzie, bo my nie, może nie znamy, nie czytamy ulotek, ja nie muszę czytać, nie widzę dobrze i tak dalej. Ach, chciałbym wiedzieć, co Pan reprezentuje, co Pan nam zapraszamy. Dajmy ten cały czas Panu Andrzejowi Zadrodze, zobaczymy jak go wykorzysta, mając tyle osób z Państwa. Nie tylko ci wyborcy, no tam, bo i tutaj może stoją, Pański wyborcy, a my nie musimy tam chodzić. Ja chcę wiedzieć, co pan będzie chciał na Pisze zrobić i tak dalej. No, za chwilę. Czy ja nie mogę wiedzieć? To odpowiedzmy jeszcze tak do końca. Zaprosiliśmy prawie 2 tygodnie temu. No cieszę się, że Pani tak go lubi czy popiera. No świetnie, świetnie. Cieszę się. Super. I teraz odpowiadając na Pańskie pytanie. 1,5 tygodnia temu zapraszaliśmy mieszkańców. Przyszli tutaj, rozmawialiśmy, mówiliśmy o programie. Rozmawiamy z mieszkańcami, chodzimy, również często od domu do domu. Jutro będziemy proponować Wam też spotkanie, w piątek będziemy rozmawiać, dzisiaj proponujemy spotkanie. Nie uciekam od spotkań z mieszkańcami. Tyle w tym temacie. Pani chciała zadać pytanie. Chciałam zadać pytanie. Niestety, tak jak Pan powiedział, miał Pan parę tygodni temu zebranie tutaj z naszymi mieszkańcami. Opowiedział Pan szczegółowo o planie wyborczym, o którym niestety nie słyszałam i nie wiem, na kogo w tym momencie głosować. Bym chciała wiedzieć, jaki jest Pański ten plan wyborczy. Co Pan ma do zaproponowania, ze względu choćby na to, że jestem w ciąży i troszeczkę dla mnie było kłopotliwe jednak znaleźć się tam, gdzie w końcu by był taki kłopot i tłok, mogłoby mi się coś stać. Ja już rozumiem pytanie. Macie Państwo postawione osoby, które będą zadawać mi cały czas to samo? Proszę bardzo. Bardzo przepraszam, ja na samym wstępie powiedziałam, że jeszcze nie jestem zdecydowana i bym chciała wiedzieć, jaki ma Pan? Jakoś tak przypadkiem wpisuje się Pani w tą konwencję, którą rozpoczął Pan Andrzej Szymborski, czy też koledzy tutaj. Proszę bardzo. I teraz tak. Dziękuję bardzo za udzielenie mi odpowiedzi. Jeżeli Państwo dzisiaj chcecie mnie sprowokować do tego, żebym opowiadał o tym, o czym za chwilę będę rozmawiał z Zenonem Bednarczykiem, to stawiacie mnie w niewygodnej sytuacji wobec Zenona Bednarszyka, z którym się umówiłem na tę rozmowę. Zapraszam, posłuchacie i jego, i mnie. Panie kandydacie, mam pytanie. Ja mam pytanie. Panie kandydacie, przepraszam, może ja pierwszy będę, dobrze? Proszę powiedzieć, Panie Andrzeju, widzi Pan, ile to jest osób? Zgadza się. Proszę powiedzieć, w jaki sposób chciałby Pan te osoby pomieścić w Domu Kultury? Policzmy, ile Was jest. Możecie od jednego? A w czym to jest śmieszne? 500. Widzę, że ta agresja, którą macie wobec mnie, jakoś tak nie zmienia się. Odpowiadając... Panie Andrzeju, ma Pan sporo ludzi, zachęcam, niech Pan wykorzysta, niech Pan powie, co Pan chce zrobić, niech Pan chce kandydować na najwyższy urząd w gminie. Bez przekrzykiwania się, bardzo odpowiadając proszę. Na... Niech Pan to wykorzysta. Ja naprawdę milczę po to, żeby oddać Panu cały ten czas. Ja już powiedziałem. Jest to Pański wiec wyborczy. Jeżeli Pan chce z niego skorzystać, proszę bardzo. Myśmy tu przyszli, bo usłyszeliśmy, że boimy się Państwa pytań. Nie boimy się. Proszę je zadawać. Ale jeżeli chodzi o program wyborczy, zapraszam. Odpowiadając... Nie, Państwo nie zadajecie mi pytań. A ja już odpowiedziałem, gdzie na nie odpowiem. Natomiast odpowiadając na to, czy się tam pomieścimy, zapewniam Was, że... Miejsca jest odpowiednio dużo. To wcale nie jest tysięczne zgromadzenie. Ale pan nauczyciel nie potrafi... Czy ja mogę zadać panu proste pytanie? Co jest w Warszawie, co jest wszędzie, co jest przekłada się na nasz tutaj miejscowy... Zgadza się. W Warszawie debata, ja myślę, że najwyższa pora zacząć zadawać proste pytania, które powinny mieć swój epilog w odpowiedziach panów kandydatów. Ja mam pytanie pierwsze do Pana Andrzeja Zadrogi. Panie Andrzeju Zadroga, pozwoli Pan, że tak się będę do Pana zwracał. Moje nazwisko... Edmund, tak się nazywam. Edmund Lipnicki, przedstawiam się również. Byłem w mijającej Radzie przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. Doskonale wiem, z jakim mozołem i trudem przychodziło prostowanie budżetu gminy po pozostałościach, które mieliśmy z poprzedniej kadencji. Proszę Państwa, to pozostawiam do Państwa Pan ocenę. Zadaje pytanie. Natomiast pytanie, proszę mi nie przerwać, natomiast pytanie brzmi, co Pan w swojej kandydaturze widzi za priorytet dla gminy i miasta Pisz w chwili, kiedy Pan obejmie urząd burmistrza Pisza? Długu 168 milionów. Ja mam taką prośbę, żebyście Państwo zaopiekowali się kolegą, bo on potrzebuje tego. Jeżeli chodzi o pytanie, to tylko dopytam. Co jest moim priorytetem w następnej kadencji, którą ewentualnie mógłby Pan wygrać? Pisaliśmy o tym, mówiliśmy. Chcecie usłyszeć odpowiedź? No mów! I nie po... Ty, uspokój się tam. Ja przepraszam, mam... To tylko odpowiem na pytanie, dobrze? I niczego nowego nie odkryję, poza tym, co już Państwo mogliście przeczytać, że priorytetem dla mnie jest z jednej strony usprawnienie skomunikowania miasta, I tutaj widzę to, no tak najprościej. Najpierw przez porozumienie z GDIK dotyczące rond i skrzyżowania Orzesz-Olsztyn, Orzeszka Olsztyńska. I to są takie najprostsze rzeczy, które należałoby zrobić. Kolejną, żeby to rozładować, na pewno jest kwestia dokończenia tematu obwodnicy, który jest przed nami w jakiejś tam perspektywie, również finansowej, no bo wiadomo, że obwodnicy nie zbuduje miasto, tylko zbuduje je rząd. No i ja mam nadzieję, że zbuduje je rząd Prawa i Sprawiedliwości. Być może... To naprawdę są pańscy wyborcy. Tak, tak, tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę... To są nasi wyborcy, panie Andrzeju. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że... A jak nie będziemy głosować na... Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że rząd do tej pory zainwestował już w nasz region przebudowę linii kolejowej, zapowiada kolejne inwestycje w linię kolejową, zrealizuje budowę śluzy na rzece, zrealizuje, no to będzie śluza albo stopień, bo to jest kwestia jeszcze uzgodnienia, to widzimy, że te pieniądze tutaj idą. Był taki jeden moment w grudniu 2017 roku, kiedy posłowie składali wnioski do budżetu i pewien poseł Platformy Obywatelskiej złożył wniosek, że chciałby, żeby została zbudowana obwodnica Pisza. Chyba wskazał tam około 60 milionów. Kiedy poseł Jerzy Małecki zapytał go, gdzie są wyliczenia, gdzie są plany, gdzie są konsultacje z mieszkańcami, nie potrafił na to odpowiedzieć. Więc dzisiaj ja mówię bardzo o prosił pana, żeby pan nie przeszkadzał panu Andrzejowi, dobrze? Bardzo proszę. Które dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości już robi dla naszego miasta, dla naszego regionu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się wydarzyło, to myślę, panie Edmundzie, że uda nam się zrobić to, co powiedziałem. Mówię o usprawnieniu miasta, o komunikacji, jak również o dokończeniu obwodnicy. Rozumiemy to, co pan mówi, że my mamy tak samo myśleć jak cała Polska. Jeśli będziecie posłuszni dla PiS-u... Panie Andrzeju, halo! Pan to powiedział, a nie ja. Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Zadrodze za tą odpowiedź. Niemniej jednak nie chodziło mi w pytaniu o to, co będzie robił rząd. To my wiemy z telewizji. Mi chodziło o to, co pan jako burmistrz będzie wykonywał w pierwszym, jak gdyby pierwszym naczelnym zadaniem. Priorytet to oznacza naczelne zadanie, którym będzie pan się kierował. Ja widzę, że pan chce za mnie odpowiadać na te pytania, więc jeszcze raz odpowiadam. Potem... Usprawnienie komunikacyjne miasta. Dobrze. I teraz na to samo pytanie proszę o odpowiedź pana burmistrza Szymborskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zasadniczą sprawą, tak jak mówiłem poprzednio, przy poprzednich wyborach, to jest rozwój gospodarczy, to są miejsca pracy, to jest godne życie, to jest praca dla Was, Waszych dzieci i Waszych bliskich. Ale co się z tej pracy bierze? Biorą się pieniądze, które służą spłaceniu zadłużenia, służą potędze finansowej i służą, proszę Państwa, budowaniu najważniejszych rzeczy, najważniejszych potrzeb. Proszę Państwa, w tamtej kadencji takim priorytetem były zakłady pracy. One są i będą dalej. Ale teraz priorytetem będzie absolutnym dla mnie, przy Państwa zgodzie, budowa dróg, kanalizacji, wody i oświetlenia. To są rzeczy podstawowe, ale również nie zapomnimy o rzeczach strategicznych. Pamiętacie Państwo, dokończenie projekt Pisa-Narew, budowa sanatorium, dalsze zakłady pracy, ścieżki rowerowe 42,5 km, na które jest dofinansowanie, dokończenie budowy portu, pralnia, amfiteatr i wiele innych rzeczy. 4 otwarte strefy aktywności, na które ogłaszamy przetarg, budynek socjalny, na który były 4 przetargi. Proszę Państwa, to trzeba kontynuować. Za 2 lata będziemy mieli 0 zadłużenia. Nie możemy zejść z tej drogi. I jeszcze jedna uwaga. My tu rozmawiamy nie o wyborze rządu, tylko o wyborze burmistrza, gospodarza, który ma znać Państwa potrzeby i ma się nie chować za komitetem, zarządem, za nikim, ma zarządzać, ma mieć pomysł na miasto, ma robić to, czego potrzebujecie i to ja Wam obiecuję. Nie wiem, za kim się chowa Pan, bo ja się za nikim nie chowam. Jak widzicie, stoję tutaj, ja tylko dopowiem jeszcze. Jeżeli chodzi o priorytety Pana Andrzeja Szymborskiego, to jeżeli Państwo tutaj się rozejrzycie, moi koledzy mają gazetki, mam wrażenie, że przeczytał dokładnie mój program, także proszę bardzo, również to zrobimy. Ja muszę powiedzieć taką jedną rzecz. Widzę, że tutaj jest pytanie, ale uprzedzam. Czeka na mnie gość, z którym razem mam rozpocząć debatę. Zdaje się, że za 5 minut mamy to rozpocząć, więc proszę Państwa, jeżeli chcecie usłyszeć dalszą część, zapraszam. Tutaj możecie na wiecu pana Andrzeja Szymborskiego trwać, nie ma sprawy. Panie Witku, ja przepraszam, ale muszę tam iść. Chyba, że do mnie te pytanie. Ja tylko króciutko, nie, do pana burmistrza obecnego. Po to, żeby zarządzać miastem, to trzeba mieć pojęcie o zarządzaniu. Kiedy pan burmistrz przestanie nas kłamać i oczekiwać? To jest podstawowe pytanie. Żeby doprowadzić do ruiny. Druga rzecz. Panie Andrzeju, czy pan już idzie na spotkanie? Bardzo panu dziękuję. Żałuję, że pan nie został, ale bardzo panu dziękuję, że jednak pan przyszedł i parę słów pan powiedział. Pięknie panu dziękuję, że pan jednak przyszedł.